Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Jesteśmy w postaci Michaela i jedziemy sobie do Deville'a. Zobaczymy, jakie ma do nas zadanka do zrobienia. Wow, ale tutaj mi ktoś wyjechał, tak trochę chamsko. Skubany, no. Spotkanie z Deville'em Westonem, dobrze. Ciśniemy. Wow. O, sorry, nie chciałem. Rockford. Elegancko. Dobra, jesteśmy na placu budowy jesteśmy. Zobaczmy cutscenkę, co tu się stanie. A nie, jeszcze nie teraz. A jest jakaś ekipa. Czekaj, czy będziemy wpieprzyć, czy nie. Siema. Lala niezła nawet. Pani inspektor chyba. Nie, Trevorem jesteśmy. Yep. A jest Michael, okej. You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Trevor i Michael. Oh yeah, ten duet jest niezniszczalny. Way to fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Ty, stara, masz fajne autko. Nie chcesz go oddać? Tak kochętnie przytulił. Wsiądź do samochodu. Dobra, ale gdzie jest Michael i gdzie jest Trevor? Gdzieś pojechali chyba już. No dobra, ale ta fura też jest całkiem niezła. Wow. To ciśniemy. A ogólnie możecie napisać w komentarzu, czy chcecie jeszcze jakieś odcinki z GTA Online. Oczywiście możemy też coś nagrać sam razem z ekipą. Bo w sumie ten odcinek ostatni całkiem fajnie chyba wyszedł, tak mi się wydaje. Tylko że trochę tam mieliśmy problemy ze sprzętem. Ale to ogólnie da się wszystko ogarnąć, więc generalnie, jeżeli chcecie, to nie ma problemu. Kolejny napadzik, oh yeah! Czekajcie, teraz się rozpędziłem, nie wiem czy dobrze jadę, ale chyba tak. Jest tu straszny ruch jest na tej ulicy dzisiaj. Czemu tak szybko? Czemu tak późno? O, on ma slow motion, to elegancko. Jakbym to wcześniej wiedział, to bym to inaczej rozegrał. Chyba kogoś pozabijałem. Najprawdopodobniej. Dzwonimy do Michaela. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Alright, man, look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. To nie był dobry pomysł. Get the drivers there and get them going at speed. Co tu taki ruch jest dzisiaj? Dobra, wejdziemy z prawej strony. Będzie trochę lepiej. No, jesteśmy prawie u celu. Kurwa, znowu do góry miałem jechać. Ja pierdzielę. Dobra.
jest nawet sklep z ammo. Stacja benzynowa, może być ciekawie, wam powiem. Oh yeah, jak mam się z nimi ścigać? Oni trochę szybcy są skubani. O nie, jeszcze na takiej ruchliwej drodze pogięło was. Dobrze, że mam slow motion, ale to i tak mi za dużo nie daje, widzicie? Dobra, może teraz się już tutaj rozpędzę. Nie no, skubani dobrze są, wam powiem. Ciężko tutaj w ogóle dogonić, a co dopiero wyprzedzić. Teraz, może teraz, może teraz. Szybko, jedź Franklin, jedź! Jedź Franklin! Cholera. No nie wezmę, nie ma szans. Jednego mamy, dobra. Jeszcze jeden. Nie. Siedzę ci maleńki na tyłeczku. Kurwa, no co to było? Nie wierzę. Zatrzymaj i przejmij samochody. Oh yeah. Dobra, weź tego z prawej, z lewej, a można tego z prawej. Zanim ja go dogonię, o Jezu. Nie ma jakiegoś nitro w tym motorze albo coś. Kurde. O, jak Trevor przeszedł. Jedziesz maleńki. Prawie ich mamy. Jeszcze kawałek, tylko teraz się nie wywalić, nie zrobić głupiego błędu. Szkolnego, prostego. Obojętnie. Co mam zrobić? To są chyba nasi, nie? Jak mi się wydaje. A
A ci dwa jadą z przodu. No tak, to jest Franklin, okej. O, udało się. Dobra, Trevor, idziemy, dawaj. O, Trevor! You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Kurde, ale wózek. Hands on the car, let's go. A czemu mój taki uszkodzony od Franklina jest? Fucking car! Hey! Hey! What are you doing, fucking car? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit, get the fuck out of here! Gone! Oh yeah! To mi się podoba! I like it! Tylko nie chcę go uszkodzić za bardzo. Okay, just don't scratch the car. Co mam się przełączyć na Franklina? A czy na Trevora mogę też? O yeah, to lubię! A co, czekajcie, mogę Franklinem? Wolałbym Franklinem jechać. Nie, nie mogę, szkoda. Dobra, idziemy Trevorem. Dobra, no music. I tak pewnie będą copyrighty, ale to nic. Się wytnie. Aaaa, to musiało boleć. Już jadę, jedź Franklin, jedź. Nie złamałem, powiem, ta misja z tymi samochodami. Podobało mi się to. Chociaż ciepło było. Nie powiem, że nie. Wow, fuck. O, żeż tu w dupę. Auto chyba jest jakieś niezniszczalne. Ja już dwa razy przycieprzyłem. O, no, jest chyba. Kurwa, jak jedziesz, pajacu dupi. Mam tylko nadzieję, że nas nigdy nie będzie gonił. Ani żadna policja, ani żadni koledzy. Mamy 5 kilosów, okej, ciśniemy dalej. No tak daleko to jest, nie mogło to być bliżej. Też wymyślili, no. A jednak nie, jednak ma uszkodzenia, już widziałem. A nie jest, wyklepie się, co tam, nie? Za to mi nie płacą, chyba że będzie za mały ten, będzie mały procent wykonania misji, może być. Kurde, jakbym tego motora wziął na maskę, wow, ale by wyfrunął. Spokojnie, panowie i panie. Jedziemy. Ajajajajajajajaj. Dobra, nie ma co przyłada. Fucking Indian. Czekaj, bo jadę. Kurde, musiał mi wyjechać z Kubany, no. W dupę. Dobra, już niedaleko zostało nam.
Jeszcze kilometr tylko, albo aż. Kurwa, no nie może tak być. Trevor jest dupny, kurde. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu prawie. Gdzie to ta dziupla jest tu? Dobra, jesteśmy w dziupli. Pięknie, trzy wozy. Nie, w sumie to dwa, bo ten jeden to był nasz. Ciekawe, czy ta palaska jest całym szefem tego gangu? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five and five. Oh, hey, chest kiss. Koleś jakiś zryty jest. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend. O Boże, dobra. Jak to zdobyć? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Jakieś nowe fury mamy. Dobra, jesteśmy Michaelem. Tak, zapisujemy grę. Zadanie zostało ukończone. Ja kontra prawo. No super. Czemu on nie biegnie, halo? No patrzcie, nawet na 80% czas misji. Ułamki sekund między nami autobusami za przywódcą. Nie wiem, o co chodzi. Ej, stary, chcesz mnie podwieźć, czy nie? Ty, patrzcie, wybierz cel podróży. Czekajcie, a, musiał zmienić cel. Aha, do Devila mogę jechać, tak? Ło, ale fajne. Zmiana kamerki jest możliwa? Wszystko na full wypasie. Nie, ale teraz czuję się, jakbym jechał w kurde jakiejś tej policyjnej suce normalnie. W sumie trochę tu brzydko jest. Dobra, stary, ale jedziesz czy nie jedziesz, bo nie mamy czasu, kurde. Dobra, chuj, wysiadam. Nie będę czekał. Jakiś woźnik by się przydał. Dobra, weźmy tego jeepa. Czy może nie jeepa, takiego bardziej... terenowego. Chyba był zły, żeśmy mu ten samochód zabrali, ale to nic. Czekajcie, muszę wejść do mapy, bo muszę ustawić GPS-a do Devila. Tu jest Devil. O właśnie, tak. Dobra, jedziemy tam. Spróbujemy zrobić tę drugą misję z tym samochodem. Zobaczymy, czy mi się uda. Kurde, to już nie to auto, co tamto. Raz, że oporne. Dwa, że no speed. Uuu! A jakie drifty. Dobrze, że już niedaleko jesteśmy. Bo na dłuższą metę to bym nie dał rady z tym autem.
patrzcie, teraz mogę kupić pałki policyjne w sklepach. Nie wiem, czy koniecznie mi się to ma coś przyda, ale spoko, dzięki za info. Wróć jako Franklin lub Trevor, aby rozpocząć tą misję. Noż kurde, nie wierzę. Nie, czekajcie, dowołałem Franklina już. No bo dobra, potem się zmienimy najwyżej. Kurwa, nie wierzę znowu, co on robi? O, oh, jest odlot! Oh yeah! To the radio, dokładnie. Czekajcie, albo weźmiemy może Franklina, czy ten? Dobra, idźmy w Trevorem. Jak jesteśmy w Trevorem, to idźmy Trevorem. Tutaj jest odjazd, na pewno. Dajesz, Trevor, szybciej, 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 Trevor, dajesz! Nie ma czasu, to jest autko, stoi moje. Ty, zajumali. Nie, stoi moje auto, dobra. A są jakieś tu inne zwinne po drodze. O, jedzie tu właśnie jakieś. Czekaj, bo potrzebuję furę. O, nawet całkiem niezły, patrzcie. Oh yeah. Dobra, wypad, wypad, wypad. Dobra, fucking dupy. Już sekunda. Devil. Nie, gdzie jest? Tu jest Devil? Serio? Tak daleko? Dobra. Lecimy. O co ci chodzi, stary? Pobiło cię, czy co? Co? No przecież kurde. Czemu już mnie dwie gonią teraz? Pobiło ich, czy co? Się tu zjechali z Kubani. Chyba z całego województwa prawie, kurde. To w tym mieście będzie się trochę ciężko ukryć. Może jakoś damy radę. I tam był chyba wjazd. Udało się? Chyba tak. Powinno być spoko. Jeszcze chwilę przeczekamy i jedziemy z powrotem. Jedziemy do Devila. Czemu oni mnie zaczęli gonić? Nie wiem, czy popełniłem jakieś wykroczenie albo coś dziwne. Dobra, jedziemy do Devila. Kurwa, gdzie on ma tą? Podejść do recepcji na posterunku policji. What the fuck? Trevor i na policję ma iść? Pogięło was? Devin Weston sent me. Oh, oh, right. The helipad is on the roof. Nie wierzę. Nie wierzę. A ja tu mam iść, stary, czekajcie, no. Tędy? Take it easy. Oh yeah. To pewnie u góry będzie, nie? Znając życie, tak. Na samej górze lądowisko jest. Zwykle tak to bywa, nie? Wow, ale fajnie. Już mi się podoba. Oh yeah. Stary, lecimy, ale nie wiem dokąd. Boot up the scanner thing.
A co tu chodzi? Czekaj, nie wskazuje miejsce położenia osoby, aha. Aha, dobra, okej, rozumiem, co chodzi. Chyba całkiem niedaleko jesteśmy, ogólnie. Nie, chyba jednak nie. Ale powoli się zbliżamy do celu. Gdzieś tutaj było w tym magazynie? Serio? Nie, chyba jednak nie. Aha, mogę w ten sposób, dobra. Ja nie wiem, gdzie on jest, jeszcześmy do niego nie dojechali. A, tu jest, dobra, widzę go. Publiczne obnażanie się, nie wierzę. Dobra, mamy kolejne punkty do sprawdzenia. No co, tak wyszło. Wolno lata, co? Nie może szybciej lecieć. To działa, serio? Dobra, ale nie chcę, ja chcę punkt znaleźć. O, mamy punkciki, czekajcie. Skanowanie trwa. Zaśmiecanie to nie. A, to chyba nie ten. Dobra, czekajcie, musimy się oddalić trochę. Gdzie są te następne punkty? What the fuck? Dobra, tu gdzieś chyba są nawet kolejne. Chyba nie, czekajcie. Się teraz pogubiłem trochę. No nie widzę ich, gdzie oni są. A tu siedzi skubany, nie zauważyłem go nawet. Oszustwo podatkowe, no to nie, lecz nam jeden został gdzieś. A, tu jest. To będzie ten. Nie, też chyba nie ten. A to jest ten, tak? A nie, nie znaleziono, no to okej. Mam jakieś nowe cele, panowie? Mamy. To całkiem niedaleko. Skanujemy.
O Jezus, nie rząd, dobra. Dobra. Nie, spokojnie, znajdziemy ich. Easy, easy. Wszyscy się obnażają publicznie. Co, są jakieś zboczeńcy są tutaj, czy co? Mulligan, dobra. Czekajcie, zobaczymy, gdzie ma ten. Gdzie ukrył samolot. Tam ma jakiegoś psa nawet na tym, na ogrodzie skubany. Nie będzie tak łatwo tego samochodu chyba wydostać. Cholera jasna, czekajcie, mówicie. Dobra, mamy go, idzie. Jest Mulligan chyba, czekajcie. Nie, czekajcie, co mam teraz znaleźć? What the fuck? Kurde, nie wiem, gdzie on jest. O, żeż w banie. A, wiedziałem, że tak będzie. Kurde, uciekł mi. Z-Type'a, no. To był ten koleś, co podjechał te samochody, bo ten tak piknął szybko. Ale myślę, że czekajcie, zaraz damy radę go znaleźć. Ponów misję. Dobra, widzę go, jest, jedzie, widzę go. Nie jest za specjalne to auto, jak dla mnie przynajmniej. Chodzi sportowe lubię takie. Dobra, mamy go, widzę go, Franklin. A gdzie oni wjechali? Tu jest, dobra. Gońcie go, co wy robicie? Parking garage.
Dobra, jest w tym budynku na pewno. Patrz, robi się ciekawie. Już mi się podoba. Ale mógł nas u góry posadzić, nie? Ja wiem, gdzie jest Franklin teraz, kurde. Boże. A ten? No klikam, ale co? Może to w ogóle nie jest w tym miejscu? Pierwszy jest mój! Ej, Molly, mamy Z-Type'a! Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? No, w dobrym stanie to będzie ciężko, ale... Frankiem to może damy radę. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Dobra, mamy ten, mamy slow motion, więc myślę, że zbytnio go nie uszkodzę. Ale Z-Type to jest, ja pierdzielę. Nawet nie jest taki zły wam powiem, ten wyglądał z góry. Trochę brzydko wyglądał, ale jest całkiem fajny. O kurwa. Dlaczego mnie pały gonią? O, w dupę. Aj, miałem go nie uszkodzić, fuck. Ajcie, może mnie ten, może... No szybciej, może mnie tu nie znajdą, no! Znikaj! Fak, jadą tu, kurde. O
Już przyjechali, fucking Indian, no nie wierzę, kurde, no. Nie mogę go uszkodzić za bardzo. Obcy, co wy tu robicie? Powiedzcie mi, co? Spokojnie, easy. Musimy chyba gdzieś się schować, najprawdopodobniej, tak? Tylko nie wiem teraz gdzie. Tutaj trudno, nie w tym miejscu nie znam żadnych kurde kryjówek. Czekaj, tutaj wjechał. Może tu mnie nie znajdą. O, czekajcie, tu się gdzieś schowiemy. O, tu mnie raczej nie znajdą. Dobra, udało się. Możemy z powrotem jechać na lotnisko. Tylko wyjadę spokojnie, żeby tu nic nie uszkodzić, ani nikogo przy okazji. Jak są mam wyjechać teraz? What the fuck? Tędy chyba, dobra. Zostało nam 2 km, damy radę. Ajajajajaj, dobra. Nie no, ogólnie ZTF jest w dobrym stanie. Wydaje mi się, że nie powinno być źle, tak? Aczkolwiek różnie to bywa. No właśnie. Sorry, nie chciałem tak. Dobra, jesteśmy na lotnisku już. Jak tu mam wjechać, stary? Czekaj, no tędy. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Dobra, dzięki, stary. Jest nasz śmigłowiec nawet do góry. Jeszcze spoko. Jest Lala? O, jest Lala. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. Stary, jest wózek. Gdzie jest kasa? Real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a to tak jak ja. Szybkie fury i chętne dupy. They are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown. And you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call. No co, gdzie on pojechał? Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go. Dobra, wylećcie, a ja spadam. Tylko jakieś furę mi zostawcie może, jakąś fajną.
Dostań się do wyjścia z lotniska, tak? Oni już jadą, czy nie? Nie wiem, chyba nie jadą, dobra. Wezmę sobie waszą... Kurka, bo wam się już nie przyda. Jadą, czy nie jadą? Znaczy nie lecą w sumie, bo to nie jadą, tylko lecą. Dobra. Opuszczamy hangar. Oj. Dobrze, czy niedobrze? Niezbyt dobrze. Muszę nawrócić. I w tą stronę. Dobra, tu jest wyjście. O, nawet nie otwarli, patrz jak fajnie. Dobra, zadanie zostało ukończone, tak więc moi kochani, ja wam dziękuję za kolejny odcinek z GTA 5. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z GTA. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!